Kompetencje proinnowacyjne stanowią oś działań edukacyjnych Szkoły dla Innowatora. Ich celem jest nauczenie młodych ludzi, jak sprawnie funkcjonować w świecie przyszłości, który staje się powoli naszą codziennością. Łączą one w sobie umiejętności i postawy włączające innowacyjność, przedsiębiorczość i kreatywność. Spośród 18 kompetencji proinnowacyjnych bazowych, które wyróżnił profesor Faslakicz, my połączyliśmy i stworzyliśmy 5 wiązek kompetencji, które są rozwijane w Szkole dla Innowatora. Te wiązki to współpraca, samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, liderstwo i zarządzanie sobą. Współpraca jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dzięki tym kompetencjom młodzi ludzie uczą się, jak sprawnie pracować w grupie i osiągać założone cele. Rozwijają komunikację i budowanie relacji społecznych. Rozwiązywanie problemów to zespół umiejętności, które pozwala uczniom i uczennicom spojrzeć na problemy z różnych perspektyw i nauczyć się je rozwiązywać, zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Pozwala to im generować nowe, niestandardowe pomysły i rozwiązania. Liderstwo daje narzędzia młodym ludziom do zmieniania świata, buduje ich poczucie sprawstwa, pozwala im zapraszać innych do współpracy i im przewodzić. Zarządzanie sobą z kolei to zestaw umiejętności, które pozwalają w sposób świadomy i refleksyjny kierować własnym rozwojem i działaniami. Trzeba pamiętać, że talent sam absolutnie nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Ważne jest planowanie, konsekwencja i nie poddawanie się w obliczu porażek. Podczas nauki zdalnej wielu z nas samodzielnie nauczyło się zarządzać nad sobą. Musieliśmy dostosować się do warunków i codziennie pracować w systemie zdalnym. Nauczyliśmy się zarządzać naszym czasem, by jak najlepiej radzić sobie w życiu codziennym. Pomogły nam przy tym nasze pasje. Każdy z nas dopracowywał swoje talenty, które pomogły nam się relaksować i odpoczywać w czasie pandemii. Liderowanie polega na tym, że w grupie wyłania się osoba, która kieruje projektem, czuwa nad nim, rozwiązuje wszelkie konflikty i motywuje osoby z grupy do działania. Moja lekcja szybko zleciała. Emocja lubię bardzo długo. Ja też, szczególnie gdy każdy może się zaangażować i lider dobrze widzieli zadanie. A właśnie, jak tobie się dzisiaj liderowało? Widziałam, że twoja grupa skończyła jako pierwsza. No, na początku się stresowałam, czy dobrze mi pójdzie. No, ale potem się jakoś skoncentrowałam i chyba dobrze poszło. Co to właściwie jest liderowanie? To przywództwo nad grupą. Może się przydać w przyszłości. Jakie drogi się nauczyć liderować? No, na przykład, kiedy pracowaliśmy często w grupach, wybieraliśmy lidera. Ja lubię informację zwrotną. Wtedy nauczyciele mogą przekazać nam, kto ma predyspozycję, żeby być liderem i kto ma charakter, który się do tego nadaje. Czy masz jakieś rady, jak jesteś liderem? Trzeba przełamać strach, skoncentrować się na zadaniu i jeśli uwierzysz w siebie, to każdy może być liderem. Współpraca to rzecz, dzięki której możemy wylepszyć swoje relacje w klasie oraz wspomóc osoby słabsze. Dzięki temu projektowi korzystamy z niej na lekcjach zdalnych oraz w klasie stacjonarnie, co o wiele ułatwia pracę nam oraz naszym nauczycielom. Ze współpracy korzystamy również podczas lekcji w UEF-ie. Nasi nauczyciele często pozwalają nam wykazać się naszymi pomysłami. Rzadziej wykuwamy coś na pamięć, a częściej sami musimy do danej rzeczy dojść. Odnajdujemy wtedy swoje sposoby na naukę i łatwiej nam zrozumieć dane zagadnienie. Przykładowo, jeżeli na fizyce omawiamy jakiś temat, to łatwiej będzie się nam go nauczyć, wymyślając jakieś doświadczenie potwierdzające jakąś teorię czy twierdzenie, niż kuć zapisany na tablicy wzór. Bo taki wzór dla nowego w temacie jest tylko zlepkiem losowych literek i cyferek, nie oznaczających zupełnie nic.
później, kiedy takie doświadczenie wymyślimy, możemy podzielić się z innymi i porównywać nasze wnioski. Wtedy łatwiej się nam tego nauczyć, a takie rzeczy można zastosować również w przyszłym życiu.